라디아. Jak miło, że Państwo zostali też na drugą odsłonę siesty, ale świetna była ta Selma Łamuzzę, prawda? Żeby tak zakończyć wątek luzofoński w starym stylu, zanim włączymy stare radio, to zaproszę całkiem nową postać w sieście, choć nie nową w świecie fado, bo to jest mistrz, on nawet był do Grammy nominowany. Nie wiem, jakim cudem nam umknął, ale nie na długo. Jest z nami i na długo zostanie. Marco Rodriguez sięga po piosenkę, którą być może Państwo pamiętają. Cuando ella pasa, franzina cheia de graça, há sempre ar de chaleza no seu olhar feiticeiro. Lá vai Catita, cada dia mais bonita, e o seu vestido de chita tem sempre ar domingueiro. Passa ligeira, alegre e namoradeira, e a sorrir para a rua inteira vai semeando ilusões. Quando ela passa, vai vender limões à praça e até lhe chamam por graça a Rosinha dos Limões. Quando ela passa junto da minha janela, meus olhos vão atrás dela até ver da rua o fim. Com ar gaiato ela caminha apressada, rindo por tudo e por nada, e às vezes sorri para mim. Quando ela passa, apregoando os limões, eu a sós com os meus botões, no vão da minha janela, fico pensando que qualquer dia, por graça, vou comprar limões à praça, depois caso com ela. Ale świeży jest ten aranż. A piosenka sprzed iluż dekad. Różyczka cytryniarka. To nie o chorobie różyczce, lecz o dziewczęciu imieniem Róża, młodym, które to dziewczę. Trochę jak w tej historii z dziewczyną z Ipanemy. Pamiętają Państwo, idzie dziewczyna plażą w bikini, taka boska, opalona, i dwóch facetów się jej przygląda, mówiąc delikatnie, z niecnymi intencjami, a przynajmniej no, w sporym zakochaniu. No więc podobnie było z Różyczką, która codziennie rano pod oknem podmiotu lirycznego niosła swoje cytryny na targ, a on patrzył na nią z tego swojego okna, coraz bardziej zakochany każdego dnia. To się skończyło jakoś szczęśliwie, w przeciwieństwie do historii dziewczyny z Ipanemy. Chyba podmiot liryczny z Różyczką cytryniarką nawet ułożył sobie jakoś życie, o ile pamiętam. Toż zawsze, od zawsze i na zawsze śpiewał Max. No ale to było dawno temu, więc dobrze takie stare piosenki przypominać. Marco Rodriguez dzisiaj, ale skoro Max się nam pojawił, to może włączmy stare radio już teraz. Sięgnijmy do naszej siestowej Boleriozy i tam Max śpiewa o starym portugalskim mieście z tym wielkim klasztorem templariuszy. Pamiętają Państwo. Tomar. Thank you.
baito mar de Santa Iria. Que bonita que tu és, quando ri sem fantasia, o luar de cortesia, põe mil sombras a teus pés, para seres como és tão linda. Bastaria essa visão, que é o mais sagrado título, a janela do capítulo do convento mais cristão. Adeus, Tomar, com o teu rio que vai correndo, onde as rodas vão gemendo, não param de chorar. Adeus, cidade, ai, tomar das noites calmas pro silêncio e a paz nas almas que adormecem ao ar. Para seres como és tão linda, bastaria essa visão, que é o mais sagrado título, a janela do capítulo do convento mais cristão. Adeus, Tomar, com o teu rio que vai correr, onde as rodas vão gemendo e não param de chorar. Adeus, cidade, ai, tomar das noites calmas, do silêncio e a paz nas almas que adormecem ao Max z naszej Boleriozy. A kiedy już ją otworzyłem, to przypomniałem sobie, że miesiące minęły, jeśli nie rok cały, odkąd słuchaliśmy wspólnie Blanki Rozy Gil. I ten piękny temat, to bolero, które wprawdzie nie w rytmie bolera pasillo, takiego właściwie ćwierćwalca wiedeńskiego, można by powiedzieć, jest dzisiaj takim nieoficjalnym hymnem, co ciekawe, w Urugwaju. No ale Blanka Rosa oczywiście jest z Kuby i to bolero, wierzę, wykona nam przekonująco. Tú te hayas ido, me envolverán las sombras. Cuando tú te hayas ido, con mi dolor a sola, evocaré el idilio de las azules olas. Te haya sido, me envolverán la sombra y en la penumbra vaga de mi pequeña alcoba, donde una tibia tarde me acariciaba. Buscaré tu boca y aspiraré.
girar en el aire como un olor a rosa. Cuando tú te hayas ido, me envolverán la sombra. La penumbra vaga de mi pequeña alcoba, donde una tibia tarde me acariciabas toda, te buscarán mis brazos, te buscaré tu boca y aspiraré aire como un olor a rosa. Cuando tú te hayas ido, me envolverá la sombra. Kiedy odchodzisz, spowija mnie cień i pozostają mi jedynie wspomnienia błękitnych godzin szczęścia. Blanca Rosa Gil, rok 1957, a tekst, ten wiersz właściwie znacznie wcześniejszy, z wczesnych lat 30. Nat King Cole, jeszcze z bolerem z Brazylii, co proszę przyznać niecodzienne. I on nas już poprowadzi nieco inną ścieżką, ale zanim to zrobi, to proszę go, żeby pozostał w egzotycznym nastroju. Nadie me ama, nadie me quiere, nadie me llama. Nadie me es fiel. Triste es mi vida sin un cariño. Lloré en silencio mi desventura. Voy por el mundo cruel de fracaso en fracaso. Llamo a la puerta del cielo que nunca traspaso. Vencido y cansado de tanto sufrir, yo ruego a Dios que se apiade de mí. Llamo a la puerta del cielo que nunca traspasó. Vencido y cansado de tanto sufrir, yo ruego a Dios que se apiade de mí. Nadie me ama, nadie me quiere. Nat King Cole. Ja nie wiem, czy ktoś to zauważy. Zauważono stulecie Billy, zauważono stulecie Ellie, ale czy ktoś zauważy stulecie Nat King Cole'a? 17 marca bodaj przyszłego roku obchodziłby setne urodziny, gdyby troszkę lepiej się prowadził. No ale
Najważniejsze, że zostawił nam tę muzykę tak wielkiej urody, że lata mijają, a nijak z tego piękna otrząsnąć nam się nie udaje. I ja już z góry ogłaszam, bez względu na to, co świat melomanów postanowi, nasz przyszły rok siestowy, rokiem Nat King Cole'a, będziemy go mnóstwo słuchać. I zaczniemy, właściwie zaczęliśmy już dzisiaj. Ja bym teraz chciał zrobić taką woltę, że mianowicie powtórzę coś, co wykonałem w sieście z pół roku temu. I pamiętam, ogromnie się to Państwu spodobało. Mianowicie zestawiłem wówczas taką rzadką pieśń. Mało kto do niej wracał. Zresztą po tym wykonaniu pewnie nikt nie śmiał. W wykonaniu Nat King Cole'a właśnie, z niedościgłą interpretacją tego samego tematu przez Branforda Marsalisa. Więc jeśli Państwo pozwolą, zostawię Was na kilkanaście minut z dwoma z moich ukochanych artystów. Can love be as warm as the ruby? Can love be as pure as the pearl? Just look in the heart of my love for you. You'll find the ruby and the pearl. My love will endure as the diamond and shine with the shimmer of gold. It glows as a bright star above for you. Thing of beauty to behold. Come close and cling to my kiss. Stay close and share the passion of this. This love is as warm as the ruby, and love is as pure as the pearl. Just look in the heart of my love for you. Find the ruby and the pearl. Just look in the heart of my love for you, you'll find the ruby and the thank you.
Thank you.
Branford Marsalis, a chwilę wcześniej Nat King Cole. No a po tym wykonaniu to właściwie mamy do wyboru, albo powinna nastąpić minuta ciszy z szacunku dla geniuszu, albo powinniśmy się rzucić w wir słuchania innych wielkich saksofonistów, bo wciąż nam mało, wciąż niedosyt. Więc ja proponuję tę drugą opcję. A zatem wróćmy do legendarnego telewizyjnego nagrania Billie Holiday z programu The Sound of Jazz, grudzień rok 57, i na saksofonach bagatela Coleman Hawkins, Ben Webster i Lester Young, to tenory, a na barytonie Jerry Mulligan. Treats me oh so mean. My man, he don't love me. He treats me awful mean. He's the lowest man that I've ever seen. Thank you.
can gamble, make you stay out all night long. Love will make you do things that you know is wrong. Holiday, rok 1957, grudzień. No i panteon największych saksofonistów owych czasów. Lester Young, Coleman Hawkins, Ben Webster i na barytonie Jerry Mulligan. Wypadałoby też odnotować, że ten kolega, który na trąbce próbował osiągnąć granicę słyszalności gdzieś w stratosferze, to Roy Eldridge. I tak słuchając tej muzyki wraz z Państwem, pomyślałem sobie o saksofonach, które są nam tak bliskie w Sieście. Jakiś czas temu znowu powrócił i Johnny Hodges, i Ben Webster z solo i z kolegami, i John Coltrane grał przecież. I myślę sobie, że oni tak często się wszyscy pojawiają u nas, jak ich wielbimy, ale jest kilku, którzy no z całą pewnością pojawiać się powinni, a z jakiejś niepojętej przyczyny tak się nie dzieje. I kiedy zacząłem się nad tym zastanawiać głębiej, to chyba jednak ostatecznie doszedłem do wniosku, że oni mnie po prostu nie wzruszają. Ale ponieważ Siesta nie jest tylko dla mnie, bo dla siebie to ja słucham muzyki w samochodzie,
a tutaj chcesz się też z Państwem dzielić i niewykluczone, że może coś, co nie wzrusza mówiącego te słowa, gwałtownie wzruszy syjstowych słuchaczy, a przy okazji jest w ogóle kamieniem milowym w dziejach muzyki. No więc, Charlie Parker, rok 1949 i jego słynna dla jednych, niesławna dla drugich sesja z orkiestrą smyczkową. Pamiętają Państwo, co powiedział w filmie Milosza Formana cesarz do Mozarta po premierze jednej z jego oper. No, za dużo nut, za dużo nut. No więc ja bym to samo powiedział Parkerowi, gdyby zechciał przynieść mi do oceny to swoje nagranie. I oczywiście bym się ośmieszył. No ale wiedzą Państwo, jak to jest. No, o gustach się nie dyskutuje. Nasze wybory chodzą swoimi ścieżkami i Johnny Hodges jedną nutą wzruszy mnie zawsze bardziej niż najznakomitszy, jak ten przed chwilą nawet wyczyn Charlie'ego Parkera. Jest jeszcze jeden saksofonista, bardzo zresztą Parkerowi w moim pojęciu pokrewny. Nawet byli tacy, którzy robili czy to eksperymenty, czy żarciki, mianowicie puszczali jego płyty ciut szybciej i on wtedy brzmiał jak Parker, bo generalnie gra na tenorze. A jak się puściło szybciej, to brzmiał dokładnie jak Parker na alcie. Chodziło oczywiście o ten koncept,
o ideę, o myśl muzyczną. To oczywiście jest Sonny Rollins, który to Sonny bawił u nas ostatnio dosyć często, ale w takim niefortunnym może, jeśli ktoś tak zechce zawyrokować, towarzystwie zespołu The Rolling Stones. Natomiast nie pamiętam, kiedy Sonny Rollins pojawił się w Sieście od tak po prostu jako lider swojego zespołu, więc dzisiaj to się zmieni, skoro dajemy także pole artystom rzadko u nas słuchanym. Ten temat lubię, tak zaczęliśmy dzisiaj siestę, jak to zwykle lubimy robić, plażowo i temat też jest plażowy, to jest taki kalipso z Karaibów oczywiście, San Tomas. Jak i wyspa zresztą tamże. Sonny Rollins z kolegami w roku 56, więc kawał czasu temu. No dajmy mu szansę. Sonny Rollins, San Tomas. Dobrze, bez przesady, z tą solówką bębnów, ile można się tak tłuc. Ja się nie zorientowałem, że to już właściwie koniec jest. Sonny Rollins zatem plażował nam na dowidzenia. Ja się nazywam Marcin Kiedryński, czekam jak zawsze za tydzień. No sorry, tak wyszło, tak się zagadałem, tak się w saksofony zasłuchałem, że aż się nie zorientowałem. Tymczasem.